Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Jest piątek, 2 października, czas na kolejny odcinek Nyskiej Kroniki Filmowej. Dziś powiemy o rewitalizacji tzw. suchej fosy, wkrótce gotowa będzie ścieżka spacerowa. Powiemy też o rozpoczęciu sezonu grzewczego, giełdzie płyt winylowych, stypendiach dla studentów i perłach Nysy. Gmina rewitalizuje fragment terenu tzw. suchej fosy nyskich fortyfikacji. Już w październiku będziemy mogli spacerować czy pojeździć na rowerze po zupełnie nowej ścieżce rekreacyjnej. Blisko 2-kilometrowy odcinek prowadzący przez fortyfikację jest na ukończeniu. Rewitalizacja terenu rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej, zagospodarowanie zieleni, nowe nasadzenia, wycinkę drzew niszczących mury fortyfikacji, a także wykonanie oświetlenia i monitoringu. Plama prawdopodobnie ropy albo oleju płynie do Nysy białą głuchołaską. Taką informację dostali na początku tygodnia pracownicy Akwy. Profilaktycznie ujęcie wody w Siestrzechowicach zostało zamknięte, a sytuację monitorowali również pracownicy Biura Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego. Po podjęciu tej informacji zadecydowaliśmy o wyłączeniu naszego ujęcia i zamknięciu poboru wody z rzeki. Po obserwacjach tafli wody i badaniach laboratoryjnych pobranych próbek, stacja uzdatniania wody powróciła do normalnej pracy. Takich zdarzeń mamy kilka w roku. Jeżeli nie mamy żadnych potwierdzeń, zapada decyzja o włączeniu ponownym poboru wody z rzeki. Przy tej okazji chciałbym też nadmienić, że nie tylko nasze służby laboratoryjne czuwają nad jakością wody, ale też na ujęciu mamy też małże, już te słynne małże, które cały czas monitorują jakość wody pobieranej z rzeki. I one tak samo w tym dniu właśnie nie zasygnalizowały nam żadnego zagrożenia o złej jakości wody. Jak podkreśla prezes spółki Edyta Pejkert, profilaktyka w tego typu przypadkach jest wskazana. Zamykając ujęcie, Akwa ma kilkudniowy zapas wody dla Nysy. Mamy na ujęciu 2 zbiorniki retencyjne zapasu wody i one zapewniają nam ciągłą produkcję wody przez okres 6 dni bez pobierania wody z rzeki. Zapewniam, że można śmiało spożywać wodę naszą z kranu i zapraszam do tego, bo jest naprawdę zdrowa i bezpieczna. Od 1 października można składać wnioski o przyznanie Nyskiego Bonu Wychowawczego. Nysa w ten sposób od lat wspiera rodziny z dziećmi. Zapraszamy, zachęcamy wszystkich, którzy kwalifikują się do otrzymania naszego bonu, bonu samorządowego 500 zł na drugie dziecko i kolejne. Zachęcam, zapraszam. Jest to duże wsparcie dla rodzin, myślę, że warto z tego skorzystać. Składając wniosek, należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym w Nysie, PIT za rok 2019 wnioskodawców, którzy składają wniosek po raz kolejny, lub PIT z 3 kolejnych lat na przestrzeni ostatnich 10 lat jednego z wnioskodawców dla wniosku składanego po raz pierwszy. Wnioski można składać do 10 grudnia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej. Dni coraz chłodniejsze, wszystko wskazuje na to, że jesień przyszła już na dobre. Od kilku dni możemy już odkręcać kaloryfery. 29 września Miejska Spółka NEC rozpoczęła sezon grzewczy. Zdaniem synoptyków nadchodzący weekend ma być cieplej, słupki rtęci pokażą powyżej 20 stopni. Jednak na początku przyszłego tygodnia temperatura znów zacznie spadać. Polonia Nysa odniosła w sobotę 2 zwycięstwo w 3 lidze. Podopieczni Arkadiusza Batora pokonali Stal Świdnice 4-2. Świetne zawody rozegrał Adam Setla, strzelec 3 goli dla nyskiej drużyny. Po 8 spotkaniach Polonia ma na koncie 7 punktów i nieco oddaliła się od strefy spadkowej. Już jutro naszych piłkarzy czeka wyjazdowe, hitowe starcie z Ruchem Chorzów. Początek meczu o godzinie 15:30. Do naszego miasta znów zawitają wystawcy z tysiącami płyt winylowych oraz CD w każdym gatunku muzycznym. Warto wybrać się do miejskiej biblioteki w najbliższy weekend. W tą sobotę kolejna edycja. Jest to działanie, które już podejmujemy od 2 lat. Współpracujemy z firmą Sell Music, która cyklicznie co miesiąc przyjeżdża, aby wystawić się ze swoimi płytami. Ze względu na reżim sanitarny, wydarzenie odbędzie się przed biblioteką w tak zwanych podcieniach. Giełda płyt winylowych potrwa od godziny 9 do godziny 13. Dodajmy, że mamy też świetną wiadomość dla wszystkich miłośników książek i czytania. Od tego miesiąca Miejska Biblioteka będzie czynna również w soboty. Od miesiąca października będziemy pracować również w sobotę. No staramy się jednak wrócić do normalności i mamy nadzieję, że tak już pozostanie.
W dni powszednie placówka czynna jest w godzinach 8-18. W soboty będzie otwarta od godziny 8 do 14. Biblioteka wychodzi też naprzeciw potrzebom czytelników, którzy nie mogą dotrzeć do placówki samodzielnie i oferuje dostarczenie książek pod wskazany adres. Do tej pory również to robiliśmy, jednak w tej chwili chcemy rozszerzyć się na potrzeby czytelników, to znaczy osoby niepełnosprawne, osoby starsze, które po prostu nie mogą dotrzeć do naszej biblioteki, a wcześniej przed pandemią odwiedzały. Dlatego wychodzimy z taką inicjatywą i zapraszamy wszystkie osoby starsze, niepełnosprawne do kontaktu z nami pod numerem telefonu 774-332-756 lub mailowo. Poznaliśmy skład trzeciej kadencji Rady Seniorów. Spośród 58 zgłoszonych osób seniorzy wybrali 23-osobowy skład. Na fotel przewodniczącego Rady Seniorów powraca Mieczysław Łużny. Wcześniej funkcję tę pełnił podczas pierwszej kadencji. W zebraniu wyborczym do Rady Seniorów uczestniczył sekretarz miasta Piotr Bobak. Gratulujemy wszystkim nowo wybranym radnym. W poniedziałek poznamy laureata 7 edycji konkursu architektonicznego Perły Nysy. Tym razem nominowanych jest 5 budynków na ulicy Drzymały, Tkackiej Wita Stwosza, Dąbrowskiego Marcinkowskiego i Szkolnej w Goświnowicach. Nagrodą główną w konkursie jest 10 tysięcy złotych oraz statuetka i pamiątkowa tabliczka Perły Nysy 2020. Można już poczytać najnowszy numer gazety Tak. Tym razem głównym tematem są mieszkania, w najbliższych latach powstanie ich kilkaset. Buduje Agencja Rozwoju Nysy, ale także prywatni deweloperzy. W gazecie znajdziemy także artykuły o szkółce pływackiej ARN i akcji promowania picia kranówki przez Akwę. Ponadto fotorelacje z Dnia Sybiraka i z lotu food trucków. Gazetę można również poczytać w internecie. Link znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego i Agencji Rozwoju Nysy. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Nyskim Magistracie pojawił się przewijak dla dziecka. To z pewnością udogodnienie dla rodziców, którzy muszą załatwić pilną sprawę w USC. Dodajmy, że o zainstalowanie takiego urządzenia zabiegała radna Ewelina Szewczuk. Trwa nabór wniosków o przyznanie mieszkaniowego stypendium burmistrza Nysy, stypendium burmistrza Nysy oraz stypendium burmistrza Nysy dla olimpijczyka na rok akademicki 2020-2021. Zachęcamy studentów do dokładnego sprawdzenia regulaminu i skorzystania ze świadczeń z budżetu gminy. Termin składania wniosków upływa 15 października. W ubiegłym roku gmina wsparła w tej formie blisko 90 studentów.